Siema widzowie, witam was w trzecim odcinku z gry. Tutaj opowieść o dwóch synach, bracia, coś takiego. I gierka z najbardziej pojebanym sterowaniem. Zaraz po Assassinie, bo akurat bardziej niż Assassin's Creed to się sterowanie spierdolić nie dało. No ale tutaj nie będę ukrywać, też twórcy gry postarali się, żeby naprawdę było ciężkie to sterowanie. Przyzwyczaić się teraz po raz kolejny do tego sterowania muszę, bo ostatni raz kiedy grałem to wczoraj. Więc kontynuujemy. Możecie zostawić lajka, komentarz. No i co? I suba też możecie zostawić. Jak się tu tym młodym przechodziło? Shiftem? Który tu młody? Jak tu młody interakcja? Młody interakcja. Dobra. Możecie z lajka zostawić, suba, komentarz. Byłoby bardzo miło, widzowie. Idziemy. Gdzie? Idziemy przed siebie. O kurwa, to tak głośno miała być ta gierka? Co jest? I coś, nie wiem czy dźwięk widzowy jest dobrze. Na razie chyba nie jest najgorzej. Jest mrocznie, ale nie najgorzej. Gdzie mam iść? Do przodu. Coś miałem powiedzieć na samym starcie, już nie wiem. Mój mózg nie ogarnia niestety sterowania dwoma braćmi i jakiegokolwiek komentarza. Jest to dla mnie kurwa zbyt ciężkie. Co mam tu zrobić? Żyją. O, dobra. Więc nie wiem co miałem powiedzieć, ale co widzowie, mam nadzieję, że dzień wam mija koks. Mi mija koks, chociaż boli mnie trochę kręgosłup, ale pracuję nad tym, żeby mnie nie bolo. I to jest najważniejsze widzowie, pracować, być 1% lepszy niż było się wczoraj. A to właśnie zamierzam robić dzień w dzień. Dobra, skaczmy do przodu, nie mam jakiegoś super przygotowanego początku, a szkoda. Dopiero co wstałem, więc mój mózg musi się otrząsnąć, rozgrzać, przemyśleć co ma do powiedzenia, co ciekawego ma do zaoferowania w dzisiejszym odcinku. I dopiero wtedy jestem w stanie działać. Jest jakiś zapisik, co tu trzeba robić? Mogę na to skoczyć? Chyba nie w tą stronę idziemy, jak on mi tam Atta mówi. Atta! Ale zobaczmy, może jest tu coś ciekawego jednak. Okej, możemy właściwie co możemy z tą rurą zrobić? Raczej nie wiem, czy tu się zmieścimy. Raczej nie. Tutaj? No coś z tą rurą na pewno. Czy wsadzimy tą rurę dupę starego, żeby go wyleczyć? Nie wiem, przekonajmy się. Mogę jednocześnie starym i młodym sterować? Nie, bo oni... A może mogę? O, ciężko tu będzie. Poczekaj młody, wycofka trochę. Dobra, widzę, w tą trzeba. Nie, dość, że ja to muszę na klawiaturze robić. To jest jakaś porażka. Dobra, pyk. Uwa, jakie to sterowanie jest ciężkie, naprawdę. Ale asasyna akurat nic nie pobije. Asasyn to był pojebany, że na shift. Na shift masz speeda, czy tam na spację masz speeda chyba, o. Na shift to było zajebiście, na spację tam był speed. Tylko ja właściwie nie mam zielonego pojęcia co na tą z rurą zrobić, więc na razie ją może odłóżmy. I zobaczmy właściwie po chuj nam ta rura. Po co nam ta rura? A, zablokować chyba, tak? Musimy się przedostać na drugą stronę, więc zgaduję, że zablokować te szyny. Coś takiego, dobra, bierz to. Let's go. Młody pierwszy. No idziesz, kurwa. Jak ty trzymasz tą latarkę? Robota ze starym. Jak ty to niesiesz?
Dobra. Tylko gdzie to teraz? Że tutaj jest coś też ciekawego. A może myśmy to wynieśli, kurwa, i wie po co. W sumie to nie wiem, czy my to dobrze zrobiliśmy. Nie mogę obrócić kamery. Nie, no dobra, tutaj czysto. Wydaje się, że skoczyć tutaj byłoby kompletnie debilnym pomysłem. I właśnie na taki, który teraz wpadłem. Potem też pójść nie możemy. To... No jak dla mnie to wrzucić tutaj i zablokować to. Dobrze, ja to kminię? Kurwa, jak ja ze 3 stajki zawsze mam rano. No i git. Trochę tamy zablokowaliśmy. Pradawni bogowie się wkurwią, że im nie leci woda już. Czy tu są pradawni bogowie, czy gdzie my idziemy, czy to ludzie wybudowali? Chuj wie, co tu się dzieje w tej grze. Ale ładne jest, bardzo jest ładne graficznie. To jest zaskakujące, że pali tak mało procesora graficznego, a jest tak absolutnie przepiękne graficznie. Kolejna zagadka, tak? Jo, wybornie, podoba mi się. Unata, pięknie. To mamy tu, co tu można zrobić? Tak, można zrobić, okej. I co? Mamy. I? I co? Teraz. O! Okej. No pchaj! A nie, da się tylko w prawo. No dobra, spróbujmy. Wystarczy? Teraz trzeba cofnąć, okej. Prawo, w prawo. Młody. Młody. My się chyba kurwa nie kumalski. Nie jestem w stanie tego jakby obrócić teraz już. O! Coś na chwilę się... O! O, dobra. I pam. Dobra, git. Let's go dalej. Jak ja za 250 IQ co najmniej? O kurwa, mój mózg się... O, nie te postacie sterowałem. Nie tymi postaciami. Muszę pamiętać, że młody po prawej mam młodego. Dobra, jumpujemy. Kurwa, jakie to jest ciężkie. Po kolei, bo mój mózg nie jest w stanie ogarnąć dwóch postaci naraz. Jednak ze 35 IQ mam. Dobra, podsadzanko. Dobra. Tu młody musi coś wykminić. Dobra. No gierka to ewidentnie jest, kurwa, dla dzieci. Dla dzieciaczków. Pach, na miejsce. Let's go. Ja muszę sobie je ustawić obok siebie i wtedy się... Wielkie trole, nowe postacie. Git.
coś się będzie działo w tej gierce niż tylko chodzenie. Ryby, interakcje z rybami. Mówiłem, że muszę ustawić sobie postacie koło siebie, bo wtedy dokładnie będę tak samo nimi chodził. Czyli w lewo, do góry, w dół. Nie mój mózg się nie będzie gubił. Co mogę zrobić z rybami? Bo w kurwie cię widzę, mogę. Do rogu, kurwa jebane łososie. I pach, łap mody. Dobra, do góry, kurwa, do góry. Postacie muszą być tak samo ułożone. Inaczej mi będzie ciężko. Witam. O, poka, poka, ja lubię sobie tu siądnąć na ławce i zobaczyć, co tu się dzieje. Okej. Nie robi to tak potężnego wrażenia jak poprzednio. Ale jest tu jakiś lasek i chyba jest to pokazanie, że do tego lasku mam się udać. Ale w sumie nie jestem pewny. Wow, wielkie trollowe kopalnie. Mody, co tu się... Halo? Okej. Łap się, pach! Gaduję, że jakbym puścił, to zginę, więc... Wolę nie puszczać. Ja, to jest kopalnia troli, to co oni takie kurwa drabinki małe mają? Po co im takie małe drabinki? O, tu taka skomplikowana sprawa jest, kurwa. A tak bym go zmiażdżył. Taką miałem ochotę go zmiażdżyć. Okej. Kurczę, sympatyczna gierka. Może nie jest jakoś... A po co ja tu tym kręcę? Młody, zadłubcaj. Migo, hopie. Może nie jest jakoś turbo interesująca, ale jest bardzo, bardzo sympatyczna. Przemiła gierka, po prostu. Dobra. Teraz co? Trzeba się chwycić haka. No łap się, łap się. Łap się. Durniu. Łap się haka, chłopie. Otrząśnij się. Rzadko w ogóle miałem okazję pograć w takie gierki. Tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, jedną z takich gier, które miałem ograć, co są właśnie takie chillowe i na jakąś współpracę, to było właśnie Lego. Jeszcze grałem właśnie dużo takich, ale double, że jakby z kimś grałem. Takie przygodowe, bo zawsze przygodowe gierki wydawały mi się nagranie solo wyjątkowo kurczę nudne. Bez emocji, ja to wolałem jakiś League of Legends nakrzyczeć na teammateów, powiedzieć, że chłopie nie umie grać. Robi genga na Shivanie, coś tam. Z Grecji jest. Takie sprawy. A tu się okazuje, że w sumie bardzo przyjemne takie przygodowe gry.
musimy zacząć grać więcej. Tylko na przykład, o ile ta gra mi się podoba, bo jest to jakaś mechanika, jest to coś ciekawego, coś tu się dzieje, to na przykład Deliver Us to the Moon, które ogrywaliśmy wcześniej, nie za bardzo mi się podobało. Uważam, że Deliver Us to the Moon było strasznie kurwa nudne. To była jedna z nudniejszych gier, jakie grałem. A młody tu nie przeskoczy? No. Go, go, go. A ta gierka już mi się podoba. Jest jakaś ciekawa mechanika, w której muszę się skupiać. To nie jest tak, że ja sobie pyk, 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 kurwa i wyjebane mam, tylko faktycznie muszę trzymać przyciski. Muszę ogarnąć sterowanie w tej gierce i to czasem w miarę szybko coś puścić, gdzieś się podciągnąć. Coś kliknąć, jednocześnie muszę walnąć komentarz, patrzcie, pach, muszę synchro zajebać. O, i teraz jest ciężko, muszę pyk i tak. No jest to na pewno interesujące. Dużo lepiej się przy tym bawię, niżeli przy Deliver Us to the Moon. No to czekaj, żeby teraz dobry przycisk. Pach, dobra. Naprawdę, chciałbym zobaczyć te osoby, które potrafią jednocześnie rysować na dwóch kartkach prawą i lewą ręką ten sam obraz. Jestem naprawdę ciekaw, jak one by zagrały w tą gierkę. To musi być kurwa, muszą być mistrzami ogarniania, co tu się odwala w tej gierce. Że oni by na chillku się nie zastanawiali, nie zatrzymowali, tylko wiecie, co oni by mogli robić? Oni by mogli tego. Speedruny w tą gierkę zadupcać. Tak by mi dobrze szło speedrun w tą gierkę. Byliby w tym kurwa mistrzami. Oj. Jeżeli potrafiliby. Normalni ludzie by nie potrafili dwoma postaciami tak speedrunować jak oni. Na przykład ja, widzicie, muszę się zatrzymać na chwilę, przemyśleć który przycisk. O kurwa. Wtedy skakać. Dalej? Pach, dobra. Stop. Młody, stop. Gdzie nie potrafię dwoma naraz? Tyk, tyk. Tyk. Dobra. To teraz? Jaszczka? Okej. Łe! No skacz! Biegnij! Tragedia. Wow. Nice. No i to jest dlatego ta gra jest bardziej interesująca niż Deliver Us to the Moon. Coś się w niej dzieje, a w Deliver Us to the Moon, no mieliśmy taki moment jeden, w którym musieliśmy coś na czas robić, chyba czy tam to jest dwa momenty, natomiast no nie wiem, jakaś dziwna była ta gra. To jest naprawdę fajnie. Jeszcze bym sobie, wiecie co, zagrał? Up. I po polsku to się chyba nazywało Odlot. Też kiedyś dawno temu w to grałem. Chętnie bym sobie to przypomniał. Pewnie będzie stare i pewnie będzie nudne. No ale myślę, że jest to na mojej liście gier do ogrania. Tak samo jak no Wiedźmin 3, nie oszukujmy się widzowie. Wiedźmin 4 został tutaj zapowiedziany. Więc myślę, że Wiedźmin 3 musi zostać ograny. Wow. O kurwa.
Myślę, że sobie po raz ostatni. Ja już grałem w tą grę masę razy, więc myślę, że po raz ostatni przypomnimy sobie i wejdziemy do tego świata jednej z najlepszych gier, jakie powstały, czyli do świata Wiedźmina. Dobra, po co my ją uwalniamy? Ona nas kurwa nie zje? Czy coś? Niestety jest ranna. Nie, ona chyba pomóc nam. O, dupy jej widać. Ty, ona nie pomóc, kurwa. Hej! Maru! Ja. O kurwa, się stało, heca. E, otrząśnij się, a nie my będziesz gonił, przygłupie. Ja pierdolę, no jestem debilem. E! Nie, no pierdolę, kurwa. Nie, dobra, nie da się sterować młodym i... Nie da się. Jak uruchomię to? E, otrząśnij się. Chodź tu. Pach. Ale rozkminiony został. You mad bro? Czemu młody jakoś wolniej biega? Więc może młodszy. No co robisz? Halo? A my mamy ją na dół, tak? Ona nie potrafi w schody. No dobra. Okej. Chyba chcemy... Tak? I my sobie mosta robimy? Czy nie? Może to rozkminiłem? Hej, Nai! Hej, Nai! Hej, Nai! Idź. Dobrze chyba rozkminiłem, no. Albo i nie, bo tutaj się nie przedostaniemy w sumie. Czyli nie, dobrze rozkminiłem. Pewnie ona to wyrwie albo coś takiego. Jak my się później przedostaniemy. A, ona wyskoczy, a my sobie zrobimy tego mosta. Już mnie tak ręka boli od dwóch naraz klikania rzeczy. Dobra, pach. Teraz trzeba tak. Do przodu. Pach. Nie. Pach. Pach. Zaraz chodzi, a my robimy mosta. Dobra, już ogarnę. I go. Mam nadzieję, że za bardzo nie słychać klawiatury, jak ja ją klikam. Kurczę, bo mam bardzo blisko mikrofon do klawiatury i to pewnie giga słychać. Sorry widzowie za to utrudnienia. Za to, że dzisiaj taki komentarz nie jest jakiś turbo interesujący. Ale wydaje mi się, że
Ja już chyba czasem za bardzo od siebie wymagam, że my tu gramy widzowie w gierkę i pokazuję wam gierkę i ja tu mam być tłem, chyba? Tak mi się wydaje, znaczy no są gry, w których... W których nie mogę być tłem, bo jakby... Bo gra jest na tyle nudna, że jednak to ja muszę być przewodniczącym. Ale ta akurat, ta wydaje się na tyle ciekawa, że... I na tyle muszę poświęcać też umysł, żeby... O kurwa! Żeby uciekać, sterować prawo-lewo, że... To pokazujesz? Nic nie rozumiem, kurwa. Dobra, już się zestresowałem, już mnie wkurwiłeś. O co to chodzi? Chodź tu. Dobrze? A, on musi najpierw rozpierdolić łańcuchy, rozumie? Chodź tu, kurewko. Zobacz, tu jestem. Pyk. Halo, przygłup. Zajebiście. Prosta, interesująca, fajna, ciekawa. Jestem debilem. Ale i tak, jeśli chodzi o gierkę, prosta, łatwa, zrozumiała, ciekawa, wymagająca jakiegoś typu zręczności. Coś mega fajnego. Jakiegoś typu, tego typu zręczności. Jakiegoś rodzaju zręczności. Okej, jak on szarżuje, to już mogę uciekać. Myślę, że do końca muszę czekać. Halo? O kurwa. Dobra. I teraz... Chodź tu. O kurwa. Kurwa, za późno. Chodź tu. Halo? Kurwa, popalucha go. Co mam teraz robić? Jebany, co się trzyma? Wal w palucha kopa. Pyk. Mody tak samo, pyk. Jesteśmy mordercami, ale jebać. To jest też na o tyle ciekawa ta gierka, że ja czytałem, że ona jest po angielsku i zazwyczaj gry po angielsku mają to do siebie, że są po angielsku. I trzeba troszeczkę bardziej się skupić na dialogach, troszeczkę więcej wysilić, żeby przetłumaczyć to, szczególnie jeżeli ja gram w tą grę. Bo jeżeli jestem oglądającym, to dużo łatwiej mi jest się skupić na tym, że ktoś coś mówi i przy okazji sobie tłumaczyć to, co jest napisane, czy to, co zostało wypowiedziane. No ale kiedy jeszcze nagrywam, to jest bardzo ciężko nagrywać mi przynajmniej jeszcze gry po angielsku. Wydaje mi się, że jeszcze jestem na etapie bycia kurwa głównym z języka angielskiego. Biegniemy do przodu, ja się z wami żegnam, widzimy się w następnym odcinku. Jak codziennie, jutro. Zobaczymy jeszcze pana Kassenkę. Możecie zostawić, słuchajcie, lajka, komentarz, suba, wpaść na inne serie. Earth of Iron, Batman, Project Zomboid. Cokolwiek, pewnie jakąkolwiek gierkę chcecie ujrzeć. No jest tu sporo gier, na pewno znajdziecie. Tomb Raidery, Assassin's Creed.
Kroniki Myrtany, Gotiki 2, Gotiki 1. Wszystko tu jest widowie. Wszystko co nie wymaga komputera. I 3090 za 14 000. To inne gry znajdziecie w miarę fajnej jakości, jakieś 2K coś tego. Dawida, zawsze się postaram. O kurwa, wilki. Ale wilki się boją ognia. No to jebać. I stary zażygany tam u nas. Typowej polskiej rodzinie. Widzowie. Dobra. Resztę dogramy sobie oczywiście jutro. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Siemson, widzowie. Siemson.